Cześć Doroto, dzisiaj bym chciała z Tobą porozmawiać o treningu interes personalnym. W ogóle chciałabym na początku przedstawić, ja się nazywam Izabela Marczak, jestem dziennikarką współpracującą z TROP, a moim rozmówcą i ekspertką jest Dorota Szczepan-Jakubowska, trenerka, coach, superwizorka, współzałożycielka grupy TROP. Dzień dobry. Która od wielu lat prowadzi treningi interpersonalne. Chciałabym się dzisiaj Ciebie zapytać, Doroto, co to jest właściwie ten trening interpersonalny, bo dużo się o tym mówi, natomiast myślę sobie, że wiele osób tego nie wie. Czy to jest terapia, czy to jest edukacja, czy to są jakieś warsztaty? Co to jest ten trening interpersonalny? Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to jest genialny polski wynalazek. Wszyscy są przekonani, że został on wynaleziony przez różnych genialnych naukowców amerykańskich. I tu się pojawiają właśnie nasze kompleksy, bo wymyślił go Jurek Malibruda w latach 70. Oczywiście inspirował się tak zwanymi T-grupami, czyli grupami treningowymi, które były wprowadzone w Stanach. Inspirował się również grupami spotkaniowymi, które wymyślił i prowadził Carl Rogers. Ale trening jako forma szkoleniowa jest pomysłem polskim. I ten pomysł zasadza się na pewnej obserwacji. Kiedy mianowicie grupa ludzi, 12, 14, 10 osób, spędzi ze sobą wystarczająco dużą ilość czasu i otrzymają wystarczająco duże wsparcie w tym, żeby uważnie na siebie patrzeć, żeby zwracać uwagę na swoje potrzeby, żeby obserwować, co się dzieje między nimi, to zwykle to, co się będzie między nimi działo, da się opisać w jakichś kategoriach czegoś, co nazywa się procesem grupowym. Otóż ten trening interpersonalny to jest taki rodzaj szkolenia, który odwołuje się do ludzi, którzy po prostu chcą poznać siebie. Bo w takich warunkach, kiedy właśnie dzieje się ten proces szkoleniowy, to większość ludzi doświadcza takich nowych odsłon siebie. Widzi, jakie ma mocne strony, jakie ma nawyki komunikacyjne, jacy ludzie są im podobają się, z którymi zawierają bliższe przyjaźnie bardzo szybko, którzy stanowią dla nich wyzwanie. Uczą się, jak sobie też radzić z tym wyzwaniem. Krótko mówiąc, bardzo, bardzo wiele rzeczy doświadczają w ciągu tych 5 dni, bo zapomniałam powiedzieć, że tu chodzi o 5 dni. Tyle dokładnie trwa ten proces, który rozpoczyna się od spotkania nieznajomych sobie osób, a kończy się na dużym zbliżeniu i wglądzie w siebie. 5 dni wielkiego z perspektywy uczestników eksperymentu. Na ogół jest to doznanie piękne. Ma trudne momenty, ale ludzie wychodzą odnowieni, niejako odskrobani z nawyków, które przez lata nabywali i które nie zawsze na ten moment już im służą. Komu to jest potrzebne? W tej chwili to już bym powiedziała, że w dzisiejszych czasach wszystkim. To jest dosyć trudne ze względu na COVID i na ograniczenia sanitarne, ale myślę, że każdy z nas przeszedł właściwie traumę. W związku z tym potrzebujemy zobaczyć siebie i innych od tej jasnej strony. Potrzebujemy doświadczyć po prostu żywej, życzliwej uwagi innych ludzi i potrzebujemy nauczyć się, jak funkcjonować w dzisiejszych czasach. A więc w naszych tropowych treningach uczestniczą liderzy każdego szczebla, trenerzy, terapeuci i po prostu ludzie, którzy zastanawiają się nad tym, w jaki sposób dalej żyć, w jaki sposób dalej funkcjonować w swoim otoczeniu, jak prowadzić swoją karierę zawodową,
A żeby na te wszystkie pytania sobie odpowiedzieć, to muszą głębiej zrozumieć swoje potrzeby. A trening interpersonalny jest fantastyczną okazją, żeby te potrzeby zrozumieć. Czy właśnie grupa jest tutaj taką siłą, która powoduje, że ten trening interpersonalny jest taki skuteczny? I grupa, i trener. Rola trenera w treningu interpersonalnym jest specyficzna, ponieważ on na ogół nie ingeruje bardzo intensywnie w to, co się dzieje w grupie. On jest kimś, kto niezbyt elegancko, kogo można nazwać facylitatorem, czyli ułatwiaczem. Czasami proponuje jakieś ćwiczenia, które pomagają ludziom na przykład się poznać. Czasami proponuje też jakąś formę komunikacji, która pozwala im przejść na jakiś inny etap wzajemnego zrozumienia się, ale przede wszystkim musi być obecny. Trening to nie jest festiwal technik. Jego obecność to jest taka intensywna uważność, przyglądanie się, zrozumienie i wyrażanie empatii, czyli nazywanie tego, co widzi. Rolą trenera jest zapewnianie bezpieczeństwa i zapewnianie takiego klimatu uważności i akceptacji. Natomiast rola grupy jest niezmiernie ważna, ponieważ uczestnicy nawzajem są, można powiedzieć, takimi impulsami rozwojowymi. Oni zarażają się trochę tym, co wnosi trener. Sami zaczynają przekraczać swoje nawyki i zaczynają też eksperymentować. Tworzą różne sytuacje, a my, ponieważ siedzimy w jednym pokoju, my jako uczestnicy, jakoś się do tych sytuacji musimy odnieść. Na przykład ktoś usypia, albo ktoś wyraża, opowiada o sobie coś, o czym rzadko rozmawia. I inni coś w związku z tym przeżywają. Jakoś się muszą do tego odnieść. I trener dba o to, żeby to odnoszenie się było adekwatne, żeby było bezpieczne, żeby było nieraniące, ale jednak to oni to robią. To robią to uczestnicy. Także jedną z najbardziej magicznych rzeczy, która dzieje się na treningu, to jest takie głębokie zrozumienie wzajemnych różnic, a jednocześnie akceptacja. I to myślę, że jest taki bardzo ważny czynnik, który sprzyja rozwojowi wszystkich osób. Ale też, i to jest niebagatelne, informacje zwrotne. Na treningu zazwyczaj ludzie bardzo dużo dowiadują się rzeczy, których w codziennym życiu by się nie dowiedzieli. Tam nie byłoby klimatu do tego, żeby ktoś tak szczerze, od serca, z brzucha powiedział mu, jak się z nim czuje, jakie jego zachowania mu przeszkadzają, jakie zachowania zachwycają, co go wzrusza, co go niepokoi. A takie rzeczy ludzie sobie na treningu mówią. Rodzą się z tego czasami przyjaźnie, a czasami rozchodzą się w różne strony świata i więcej się nie widzą. Ale samo to doświadczenie bez wątpienia budzi taką tęsknotę za tym, żeby móc się tak komunikować na co dzień. I to bardzo zmienia. Czyli czym się różni ta komunikacja na treningu od takiej, którą mamy w życiu codziennym? Uważnością, intensywnością kontaktu. 5 dni siedzenia w jednym pomieszczeniu to jest coś, czego często ze swoją rodziną przez cały rok nie doświadczymy. I nie siedzenia przy telewizorze, nawet nie przy brydżu, nawet nie koniecznie przy kawie i pogaduszkach, tylko wszyscy tam przychodzą w jakimś określonym celu, w celu samopoznania, w celu rozwoju, w celu nauczenia się czegoś o sobie i innych, o budowaniu relacji i oni to po prostu robią. Ta dobrowolność, ta motywacja jest bardzo ważna. Ludzie nie wiedzą, co mogą zastać, nie wiedzą, jacy ludzie przyjdą i są na to ryzyko gotowi. I to też bardzo różnicuje tą sytuację od takich, których spotykamy się ze starymi przyjaciółmi, spotykamy się z rodziną. W większości rodzin rozmowy w sumie są, niestety tak powiem, dość przewidywalne. To daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. Po prostu nawzajem jakoś się układamy do siebie, mamy swoje nawyki,
I bardzo często ta bliskość w rodzinie wyraża się w tym, że po prostu robimy to, co zwykle, reagujemy tak jak zwykle. Czasami nam pasuje rezultat tych reakcji, czasami nie pasuje, ale ta przewidywalność jest taką bazą, w której czujemy się na ogół bezpiecznie, dobrze, w jakiś taki oswojony sposób. Natomiast na treningu ludzie są obcy, przynajmniej początkowo, i prawie każda rzecz jest dla nas zaskakująca, prawie każda rzecz przyciąga naszą uwagę, a więc ta uwaga jest napięta, jest bardzo wyostrzona i to też sprzyja budowaniu naszej intuicji. Czyli to nie jest codzienna sytuacja pogaduszek, chociaż bywa również wesoło, przyjemnie, na luzie. To jest sytuacja bardzo intensywnego kontaktu, który jest jakby poza naszymi nawykami, takiego odświeżenia siebie w oczach innych i siebie we własnych oczach. No dobrze, a w jaki sposób jest dobierana grupa? Bo ty powiedziałaś, że tam właśnie ludzie przypadkowi, obcy, czy jest jakaś selekcja ludzi na trening interpersonalny i jaka wielkość grupy jest najlepsza, żeby ludzie mogli skorzystać z tego treningu? No to na ogół odbywa się w grupie, która nie będzie większa niż 14 osób, dlatego że wtedy ludzie są nawzajem w stanie ogarnąć siebie uwagą, pamięcią, po prostu słyszą się i nie muszą się dobijać do głosu. A selekcja? No jakaś musi być, dlatego że trzeba powiedzieć z całą jasnością, trening interpersonalny to nie jest terapia. To jest działanie rozwojowe. To jest działanie dla osób, które nie szukają ulgi w cierpieniu i to szybkiej ulgi, tylko dla osób, które szukają w pewnym sensie przygody rozwojowej. Dlatego kwalifikacja do treningu interpersonalnego w tropie polega na rozmowie indywidualnej, w której opisujemy, jak to wygląda i w której przyglądamy się, czy to odpowiada potrzebom i możliwościom tej osoby na ten moment. I część osób, to się zdarza rzadko, ale niektóre osoby raczej decydują się na formy terapeutyczne, a niektóre potrzebują na przykład coachingu, który pomoże im się przygotować do treningu. Także rzeczywiście ten namysł przed treningiem jest ważny. Druga rzecz, na którą bardzo zwracamy uwagę, to że trening nie przygotowuje do tego, żeby być bardziej przekonywującym, być lepszym mówcą, lepiej manipulować ludźmi, silniej wywierać wpływ. I jeżeli ktoś ma taką motywację, że przyjdzie na trening i nauczy się być takim super sprawnym manipulatorem poprzez to, że po prostu dowie się o tym, i co ludzie myślą, co czują, czego potrzebują i on będzie na to reagować, no to raczej zniechęcamy takie osoby do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, przede wszystkim dlatego, że się tego nie nauczy, a namęczy się, jak nie wiem. Także szkoda czasu i atłasu. Rozumiem, zniechęcamy, zniechęcamy. No w takim wypadku tak, to nie ta motywacja. Tu jest też jakiś rodzaj uczciwości, która zakłada, że wszyscy tam trochę podchodzą z taką odkrytą gardą. Tego, co mówisz, to ta otwartość, chęć zmiany, chęć poprawy czegoś w swoim życiu, pewnego rozwoju, popycha ludzi do tego, że uczestniczą w treningach interpersonalnych. A dlaczego te 5 dni jest takie kluczowe? Dlaczego nie krócej i dlaczego nie dłużej? A, nikt na to nie umie odpowiedzieć. Po prostu tak jest. Po prostu to jest taki czas, który został ustalony w drodze eksperymentalnej. Ten trening ma jakieś takie fazy, w których uczestnicy uczą się kolejnych szczebli otwartości i wglądu w siebie i zazwyczaj po tych 5 dniach ten cykl się domyka. Dłuższa praca wymagałaby już zupełnej zmiany formuły, a krótsza praca powoduje, że nie wszyscy uczestnicy osiągają pewien poziom satysfakcji, który byłby im potrzebny, żeby wyjść z tego treningu z poczuciem, że to była fantastyczna inwestycja. To się zresztą tak dzieje, że kiedy niektórzy ludzie zaczynają rozumieć tą jedną, dwie, trzy rzeczy, które są im potrzebne, żeby pójść do przodu w kwestii rozwojowej, kiedy niektórzy ludzie już czują, że doświadczyli dokładnie tego, czego potrzebowali, to pomagają innym. I to wcale nie jest jakiś rodzaj poświęcenia,
To jest po prostu rodzaj wdrożenia w życie tego, czego się nauczyli, więc wszyscy na tym korzystają, ale generalnie bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja, kiedy część grupy osiąga dużą satysfakcję, duży wgląd, ma poczucie ogromnego progresu w zakresie swoich umiejętności. Niektóre osoby są po prostu nieusatysfakcjonowane, dosyć zawiedzione. To się zdarza rzadko właśnie ze względu na taki wysiłek innych uczestników, żeby wesprzeć ich w tym procesie. Taki mądry wysiłek. Z tego, co powiedziałaś, jest istotne to, żeby te osoby były obce, bo trochę wtedy nie ma tej rutyny. Czy można taki trening interpersonalny przeprowadzić dla osób, które się właściwie znają w środowisku pracy? Można i nie można. Można przeprowadzić formę szkoleniową, która jest oparta o te same idee i prowadziliśmy takie. I myślę, że ludzie odnieśli bardzo duże korzyści, ale to ma inny przebieg, inną dynamikę. Jednocześnie też inny rodzaj korzyści wynoszą. Na przykład bardzo się zbliżają w zespole, ale zachowują też pewien dystans, zachowują też pewną rezerwę. Bo już się znają, rozumiem. Bo się znają, ale też nie mają tego radosnego poczucia, że jeżeli z kimś na przykład wejdą w konflikt, no to trudno, no to świat się nie zawali, potem się po prostu rozstaną. A tutaj przychodzą następnego dnia do biura i nie ma już tych w sumie cieplarnianych warunków, w których można by się do tego tematu przymierzyć, no i po prostu ich to bardzo blokuje. Jeżeli takie formy, my to nazywamy oparte na procesie grupowym, realizujemy w ramach na przykład jednego zespołu i realizujemy, to po pierwsze na ogół są krótsze, a po drugie z góry umawiamy się z uczestnikami, że będą dbać o swój poziom szczerości, że będą pamiętać o tym, że nadal współpracują w zespole i następnego dnia spotkają się w zgoła innej sytuacji, czyli że będą po prostu się bardziej samokontrolować. Czyli rozumiem, że jeżeli na przykład ktoś z rodziny by chciał pójść na trening interpersonalny, to dobrze, żeby każdy z członków szedł do innej grupy na inny trening. To zdecydowanie. Ja nawet mam taką anegdotę. Kiedyś na treningu przyszła taka para, tylko nie powiedziała, że jest parą. To mi się zdarzyło 2 czy 3-krotnie. Nie przyznali się do końca treningu, że są małżeństwem albo właśnie parą. No i wyglądało to dziwnie, ponieważ oni cały czas byli dla wszystkich strasznie mili. I widać było, że bardzo próbują się jakoś w tej sytuacji wyrobić. Z perspektywy trenera to było takie, o co chodzi w ogóle? O co chodzi? Dlaczego ci ludzie się tak zachowują? No myślę, że to jest jakieś ryzyko, dlatego że nasza druga połowa zna nas z jakiejś strony i często potrzebujemy zgoła innych niż treningowe warunki, żeby ujawnić jakieś swoje potrzeby, jakąś swoje cechy, których nie ujawniamy. A tutaj patrzymy na innych ludzi, którzy to robią. Rodzi się w nas taki głód, ale jednocześnie taka refleksja, czy na pewno mój partner, moja partnerka, moja mama, tata, ciocia, wujek, szef chcieliby mnie takiego znać w tym momencie, czy oni są na to gotowi? No i wtedy to, co pozostaje, to być wycofanym albo miłym. Czasami też wyrażać złość nie wprost, no ale to nie jest konstruktywne doświadczenie. Nie, zdecydowanie odradzam chodzenie na treningi ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi i współpracownikami, z którymi na co dzień pracujemy, a już bardzo odradzam udawanie, że takie więzy nas nie łączą. To się naprawdę nie kończy dobrze. Natomiast muszę powiedzieć, że jest jeszcze coś dziwnego, bo mi się wydaje, że na treningu ludziom się tak serce otwiera. I zdarza się nam również, że prowadzimy 2 lub 3 grupy szkoleniowe, właśnie treningowe, w których są 2 osoby, na przykład małżeństwo. Muszę powiedzieć, że mamy ogromne sukcesy, jeżeli idzie o rozrodczość, ponieważ zazwyczaj w czasie takiego treningu oni są dla siebie bardzo serdeczni, co czasami kończy się właśnie zajściem w ciążę i myślę, że to jest taki dodatkowy profit dla osób, które mają taką potrzebę.
Rozumiem. Dla niektórych to będą profity, dla niektórych skutki uboczne. Tak jest. Doroto, jeszcze powiedz na koniec, do czego nam się to może przydać, właśnie to, czego się nauczymy na treningu interpersonalnym w życiu? Co zrobić, żeby to utrzymać? Ja myślę, że nic na siłę. Pewne rzeczy odpadną. Co więcej, osoby po treningu czasami chciałyby, żeby świat tak wyglądał, więc wracają do domu, do swoich rodziców, do bliskich, do pracy i chcą bardzo takiej otwartej, szczerej, serdecznej rozmowy, no i natykają się na osoby, które są dosyć zdziwione, skąd nagle ta potrzeba, więc byłoby bardzo dobrze, żeby po treningu kilka dni ochłonąć. Ja pamiętam, że po moim pierwszym w życiu treningu wróciłam do domu i postanowiłam wyłuszczyć mojej mamie, jakiego rodzaju żale do niej mam. Wyłuszczałam jej 3 godziny, po czym ona powiedziała: idź się wyspać. Słusznie, skądinąd. Tak. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest, żeby po treningu odpocząć i po prostu pozwolić, żeby pewne rzeczy opadły. Emocje, żeby nie podejmować decyzji po treningu bardzo szybko, pochopnie, dać się ułożyć. I to, że pewne rzeczy, które na treningu się sprawdzały, nie będą się sprawdzać w życiu, to na pewno będzie taki rezultat. Ale coś głębokiego zostaje i dla większości ludzi uczestnictwo w treningu interpersonalnym jest doświadczeniem formacyjnym. Jest takim, które stanowi pewnego rodzaju kamień milowy, ale też jakąś taką latarnię, którą mają w pamięci, kiedy na przykład się zagubią i wtedy przypominają sobie, co im pomagało. A więc myślę, że nie należy tych efektów utrzymywać na siłę, choć coraz częściej zachęcam ludzi, żeby robili to, co ja, kiedy uczyłam się zawodu trenera i terapeuty, czyli powtarzali treningi co jakiś czas. Ja przechodziłam kilka treningów, potem w wielu, wielu kotrenowałam, zanim zaczęłam prowadzić treningi. I wtedy była to właściwie najlepsza i najskuteczniejsza metoda pracy z ludźmi, którzy zawodowo pomagają innym i w rozwoju, i w wychodzeniu z kryzysów. I jestem bardzo zadowolona, że miałam taką możliwość. Bardzo zachęcam do tego różne osoby. I jest wielu klientów naszych, którzy w tej chwili wracają po jakimś czasie i chcą znowu taki trening przeżyć. To nie będzie powtarzanie doświadczenia, dlatego że inny trener to jest trochę inna dynamika, trochę inna grupa, no i trochę inny moment w życiu tej osoby, która wraca, więc też wchodzi z czym innym. Może już ją nie zaskoczy tak bardzo formuła, ale sama siebie może zaskoczyć. Doroto, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja sama kiedyś też przeszłam trening interpersonalny. Była to świetna przygoda, więc się całkowicie z Tobą zgadzam, że to warto po to sięgnąć. Zapraszam ludzi do tego, żeby spróbowali. Dziękuję bardzo. Dorota Jakubowska i Iza Marczak. Grupa Tron.